a i przejście graniczne przez Koblenz. Zanim ja do przejścia granicznego dojadę, muszę najpierw odprawę zrobić. Jest dosyć nietypowe, bo najpierw muszę zjechać tutaj w miasto, tak zwane Waldshuttingen, dostać się na parking i dopiero pójść do spedycji, zrobić papiery i dopiero później, jak stąd wyjadę, jakieś 3 km nie więcej, jest przejście graniczne na Koblenz. Także niewiele osób wie, gdzie należy tutaj jechać. Także akurat może w ten sposób. Czy to są oznakowanie? Tutaj są bramki, także trzeba wjechać na parking. Pierwszy parking, to można na nim pauzę kręcić. Oczywiście to jest płatność kartą, odpłatność kartą. Może będzie widać. Jest karta EC bądź DKV-ka lub też karta UTA. Bramkę, automat. Pobieram kwitek. Nie mogę dostać. Zielony guzik się naciska, taki ticket się dostaje i jedziemy. Nie mam potrzeby stać na parkingu. Tylko muszę papiery wyciągnąć. Jest automat tutaj w tym budynku żółty. Wkłada się bilet i wtedy kartą, płatność kartą następuje. Że ja jadę na drugi parking, to oczywiście wkładam bilet. Papier wyciągnę od razu. Czyli tutaj następny bilet dostajemy i zastaniemy sobie tutaj, było łatwiej. Czyli tutaj na wprost w tym budynku jest to spedycje. Tutaj się robi odprawę. A po lewej stronie, tutaj samochody po lewej stronie zasłaniają. O tam, po lewej stronie. Jest col szwajcarski i niemiecki. I tam przy budynku są także automaty do wyrabiania biletów na Szwajcarię. Tutaj mamy budynek spedytorów.
ekspedycji różnych. O, budynek. Teraz tu będzie za chwilę go widać. Będę koło niego przejeżdżać. Tutaj jest właśnie sol szwajcarski i niemiecki. I w środku tutaj za drzwiami szklanymi są budki do wyrabiania biletów na Szwajcarię, tak zwana kilometrówka. Tak, a tam na wprost po drugiej stronie, co wcześniej przyjeżdżałam, jest parking, tam można nocować. Są prysznice, są toalety, że nie ma problemu tutaj, żeby stanąć. W pobliżu jest Obi. Na sklep jest troszkę dalej dosyć, także trzeba byłoby dosyć sporo się przejść. Jakieś 4-5 km dalej do Aldika, czy tam do Edeki. Czyli tak, tutaj jest kontrola tego bileciku. W porządku i dopiero pani sprawdzi, oddaję z powrotem i mogę jechać na granicę szwajcarską w Koblencji. I teraz szyld Basel Koblenz, droga B, droga B34. Musi mi przeszkadzać. Czyli w kierunku Basel i Koblenz. Duże przejście w Koblencji. I niestety trzeba się przygotować, że tutaj będzie przejazd przez most. I na tym moście no niestety trzeba uważać, bo lusterka można stracić. To jest tak ciasno, że dwa ciężarowe samochody obok siebie. To jest katastrofa, naprawdę. Także jak ja tutaj się dostałam, jechałam od strony Zingen, od autostrady A81, czyli Zingen, Schaffhausen, czyli od tamtej strony, tutaj właśnie tą lądówką 314 do Waldshut-Tingen. Tutaj w Waldshut-Tingen właśnie trzeba było zjechać na parking, zrobić papiery celne. I dopiero jak się ma zrobione wszystko, ticket wyrobiony, można jechać na przejście graniczne, dlatego że tutaj po przejechaniu tego mostu na stronę szwajcarską już nie ma budek szwajcarskich, tylko jest taka specjalna budka, gdzie się wrzuca papiery, ale to zawsze spedytorzy informują, co tam należy zostawić i wtedy po prostu się jedzie dalej, nie? Czyli wjeżdżając na parking celny, taki bilecik jest i później jak już papiery są zrobione, spedycja tam gdzieśmy byli, oni się przeważnie pytają o to, czy mamy, także nie ma problemu. Z drugiej strony taką pieczątkę przybijają i podpisują. I na odprawie, ja akurat miałam tylko Niemca, niemiecki. Tylko niemiecki. Co? Także oni też żądają tego bileciku, żeby skontrolować i podbić swoją pieczątkę. Także tu są dwie pieczątki, spedycji i niemieckiego celnika. I później to jak było widać na wyjeździe
tam przez te bramki z parkingu celnego się daje ten bilet, oni sprawdzają, oddają i to coś muszę wrzucić na Szwajcarii, bo nie mam żadnego innego dokumentu. Chwileczek i jedziemy. Potem skręć w lewo. Potem skręć w lewo. Potem skręć w lewo.
50 Metern haben Sie das Ziel auf der linken Seite erreicht.